wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pan Jezus głosi naukę o Królestwie. Nauka nie jest prosta. Chrystus chce, byśmy zrozumieli. Wzrost, o którym mówi w pierwszej części dzisiejszej Ewangelii, to tak naprawdę my sami. Tak jak każde ziarnko, które rzucane jest w ziemię, daje wzrost, tak i w nas ma ten wzrost następować. I kiedy, jak tu, na tych ogródkach działkowych, rzucane jest różne ziarno, jest ziarno na przykład kwiatów, jest ziarno jakichś warzyw, one wszystkie mają w sobie ogromną moc, która daje, że właśnie z tego ziarna powstaje ta, a nie inna roślina. Nie powstanie z ziarna ogórka pomidor i odwrotnie. Tak samo jest i w naszym życiu. W naszych sercach zasiewane jest różne ziarno. Także i diabeł nie śpi i on zasiewa swoje ziarno. Z tego złego ziarna nie wyrośnie nic dobrego. Z ziarna tylko Bożego może wyrosnąć Królestwo Boże. W jakiej przypowieści jeszcze pokazać Królestwo Boże? Do czego porównać? Zdaje się, jakby Chrystus szukał najlepszego obrazu, aby nam jak najlepiej przybliżyć tę prawdę. I pokazuje nam ziarnko gorczycy. Kiedy weźmiemy ziarnko na dłoń, to ledwo je zobaczymy, tak maleńkie. I jak mówi Chrystus, gdy się wsieje, ono urasta do ogromnego krzewu, tak dużego, że nawet ptaki mogą się tam gnieździć. Ten zaczyn, to ziarno, które w nas rzuca Pan Bóg, ono może urosnąć do wielkich rozmiarów, jeśli mu pozwolimy. Moc Bożego Słowa, moc Bożego ziarna, które wsiewa Chrystus w nasze życie, przynosi ogromny owoc. Jest tylko jeden warunek. Musimy być otwarci na Jego działanie. Jesteśmy tu przy miejscowości Niebo, które symbolicznie nam przypomina o Bożym Królestwie. Życzę wszystkim, by właśnie do tego prawdziwego nieba dotrzeć, by móc uczestniczyć w Bożym Królestwie. Właśnie przypowieści miały pomóc zrozumieć trudną naukę o Królestwie Bożym. A ponadto dodatkowo również objaśniał to uczniom, bo przecież to ich później posłał, żeby głosili Ewangelię całemu światu. To na nich spoczywał później obowiązek wyjaśniania ludziom tych trudnych praw dotyczących Bożego zbawienia. Dlatego też Chrystus posyła swoich apostołów i ich umacnia, im wskazuje drogę, im pokazuje, co znaczą te wszystkie przypowieści. Zarówno te, które dzisiaj omawialiśmy o wzroście, o ziarnku gorczycy, ale także wszystkie inne. Tych przypowieści przecież Chrystus użył wielu. Wszystkie miały to jedno ważne znaczenie, by przybliżyć trudną prawdę o Królestwie Bożym człowiekowi, by mógł do tego Królestwa iść, by mógł do tego Królestwa dojść. Chrystus wszystkich nas zaprasza, abyśmy wzięli udział w Jego Królestwie. Odpowiedź należy do nas. Na to przekazywanie Królestwa Bożego tym, którzy nas spotykają, których my spotykamy, z tego serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.